dokonanie Miraka było niezwykłym dokonaniem. Ach tak. Więc pozwól mi wydobyć z niego wspomnienia, a zobaczę, czy udało ci się odkryć coś przydatnego. Obiecuję, że wszelkie niezwiązane z tym wspomnienia, jakie napotkam, będę traktować z największą poufnością. Proszę, należy ci się nagroda za starania. To na pewno była długa podróż. Zbyt wiele zbiegów okoliczności. Ktoś musi stać za nękającymi mnie problemami. Zbyt wiele zbiegów okoliczności. Kończą mi się sercowe kamienie. Jeśli masz ze sobą jakiś, to go kupię. W innym wypadku mogę ci powiedzieć, gdzie da się je znaleźć. Przy każdym beknięciu Czerwonej Góry spada ich tu więcej. Szukaj kraterów, kamieni, tego typu rzeczy. Możliwe, że wydobycie z nich sercowego kamienia może być trudne, ale nie wyglądasz mi na kogoś, komu brakuje sił. Powodzenia. Głównie kostury. Specjalizuję się w nich. No i tyle. Dziewica północy gotowa do rejsu. Co się stało? Kapitan Gialund załatwia tu interesy. Ja jest...
zbyt wiele zbiegów o... Doskonale. Wezmę go. Proszę, trochę septimów dla ciebie. Tak, mam wrogów. Całą ich armię w Morrowind. Myślę jednak, że w tym wypadku chodzi o kogoś z Solstheim. Nie teraz, to później. Najpierw muszę poznać sprawcę. Zakląłem ten pierścień tak, by odkrył źródło ataków. Weź go. Po prostu go załóż. Podświetli źródło, gdy znajdziesz się blisko niego. Zakląłem pierścień odrobiną popiołu z ostatniego ataku popielców. Dzięki magicznej więzi będzie zmierzać do osoby, która je przyzwała. Więź jest słaba. Musisz więc znaleźć się jakieś 30 metrów od źródła. Popielce nadal się pokazują. Pewnej nocy część mojej wieży w tajemniczy sposób uschła. Potem zabito moją zarządczynię. Wtedy kazałem ci znaleźć kogoś nowego. Atakują mnie nawet smoki. Muszę mówić dalej. Może i nie. Ponoć widziano je również nad Skyrim. Tak czy inaczej jest więcej niż dość dowodów na to, że ktoś czegoś ode mnie chce. Głupcy sądzą, że znajdą tam tylko popiół i lawę. Były tam niegdyś zielone łąki, bagna i trawiaste wzgórza. Spróbuj przejść się po okolicy z założonym pierścieniem. Mimo twoich starań dało ci się osiągnąć jakieś postępy. Zaklinaniu. Dziękuję, mistrzu. To wszystko.
Dzień dobry. Dobrze się miewasz? Hej! A może masz ochotę wspomóc postęp w dziedzinie... Od dziesięcioleci wiedziałem, że sercowe kamienie ożywiają popiół. Ale musiałyby być bardzo blisko niego. Gdzie dokładnie udało ci się znaleźć ten kamień? Ildari, to moja wina. Była moją uczennicą przed Stalwasem. Była ochotniczką w jednym z moich eksperymentów związanych z sercowymi kamieniami. Jej śmierć była mocno irytująca. Co? To niemożliwe. Zaraz. Chyba, że tak naprawdę nie umarła. Sercowy kamień mógł zatrzymać ją na granicy między życiem a śmiercią. Czy to możliwe? Czy Ildari może nadal żyć? Czy może być moją Nemezis? Poczekaj chwilę. Rzucę nieco konkretniejsze zaklęcie wróżące. Wzywam potęgi słońca, księżyców i gwiazd. Ildari Sarotril, pokaż się. Więc Ildari jednak żyje. Myślała, że się przede mną ukryje, ale nic z tego. Siedzi w wysokiej wieży. Idź i wydrzyj z jej piersi ten po trzykroć przeklęty sercowy kamień. Nie mam czasu na włóczenie się po całym Solstheim. Jeśli po jakimś czasie się nie odezwiesz, uznam, że nie żyjesz. Może następnego pośle Talwasa? To zależy. Chcesz może zostać obiektem do... O, nic bardzo niebezpiecznego. Powinien on zapewnić dodatkową duchową więź między twoją iskrą życia a krainą Eder. Będziesz odczuwać to jako zwiększenie witalności. Będziesz walczyć dłużej, mieć więcej siły. No coś w tym rodzaju. Tak, przynajmniej myślę. Prawdopodobnie. Prawie. Na pewno. Oczywiście pewności nie ma nigdy. Nie ruszaj się. Rzucam ten czar pierwszy raz i wolałbym się nie rozpraszać. Niczego nie poczujesz. Ale jeśli jednak... Postaraj się nie krzyczeć zbyt głośno. Mam wrażliwe uszy. I jeśli odkryjesz jakieś efekty uboczne, natychmiast wracaj i... O nich powiedz. Dopilnuj, żeby śmierć Ildari była ciekawą. Wszystko! Tylko ma tyle! Już!
Wciąż tu jestem. Czym mogę służyć, mój tanie? Prowadź. On? No! On? Tak jest!
on! No!
więcej cię nie stać? Nie muszę wiedzieć, czym jesteś, wyciekaj. Tyle cię stać? Co? Dziękuję ci za ratunek. Ta wiedźma niedługo by mnie zabiła. Jestem tego pewna. Gdy nas znalazła, pracowaliśmy w kopalni. Była ciężko ranna. Litowaliśmy się i opiekowaliśmy się nią, by wyzdrowiała. Odpłaciła nam za naszą dobroć, atakując nas w środku nocy. Ci z nas, którzy nie zginęli, zostali jej więźniami. Okropne rzeczy, eksperymenty i nie tylko. Jestem ostatnia. Nikt poza mną nie żyje. Jeśli ją znajdziesz, nie pozwól, by zbyt szybko umarła. Najpierw odejdę stąd najszybciej, jak się da. A potem złapię pierwszą łódź na kontynent. Powodzenia.
dosyć. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Jeśli myślisz, że zdoła mnie wykończyć, wysyłając jakieś mędy.
Dzień dobry. Dobrze się miewasz? Żyjesz. Ma? No proszę. Okazujesz się osobą przydatniejszą niż się spodziewałem. Mam dla ciebie kostur, ale chcę również uczynić cię członkiem mojego rodu. Członkiem rodu Telvanni. Nie musisz mi dziękować. Wiem, że wdzięczność odbiera ci głos. Robi ohydny napar z wilczego korzenia. Zdaje się jednak zarządzać tym miejscem całkiem nieźle. O, pragniesz komplementu, oznaki wdzięczności. Nie trać na to czasu. To rzeczy dobre dla słabych i głupców. Na razie niewiele, ale za kilka dekad, gdy wrócę do Vardenfell, będą uważać cię za kogoś z moruńskiej szlachty. W międzyczasie możemy zarezerwować ci tu łóżko i skrzynię. Już? I tak myślałem. Jeśli chcesz zarezerwować przeprawę, porozmawiaj z... Tak będzie lepiej dla tego biedaka.